Dzień dobry, cześć. Właśnie postanowiłem przyjść, nagrać z pola. Mamy 2 tygodnie po siewie rzepaku punktowo. Pójdę sobie na drugi kawałek. Tyle co mogę wam powiedzieć, to pójdzie jeszcze oprysk od jednoliściennych. Dzisiaj mamy trochę wiatr, ja może tak kamerkę trochę ręką przysłonię, bo szmer na pewno będzie się pojawiał na nagraniach. Dobra. Jak to wygląda? On jeszcze widzę, schodzi. Ciągle schodzi. Taka różnica była. Tak jak tutaj, widzicie? Nie ma, jest. Tu o, przybija się. Tutaj nie ma, tu było kołem najechane. Na pewno też, zanim się przybije, to jeszcze troszkę minie. A te rośliny, co miały idealne warunki do wzrostu, to tak jak widać. O, tu maleńki jest, większy, trochę większy. Dla tych, co są zainteresowani takim siewem, to tak to wygląda ogólnie po 2 tygodniach. Praktycznie jak burak, jak zejdzie, no. Tutaj można tak to porównać. O, gwarantuję wam, że on raczej rządki spokojnie zakryje do jesieni i będzie go trzeba w ogóle skracać. Tak tutaj widzicie, mamy przykład. Jest i część jakieś 2 ponad metry nie ma. Ale widzicie? Jest. Przybija się, jest. Przebił się to dopiero. Jest. Także widzicie, 2 tygodnie, a tak naprawdę jest to jeszcze nadal zróżnicowane. Ale i tak obsada jest bardzo dobra moim zdaniem. Ile? Książkowo? Ja nawet nie pamiętam tego, jak się jeszcze chodził do rolniczego, to tam się widziało na metr kwadratowy roślin. 80? 90 roślin na metr kwadratowy? Nie wiem. To akurat takie trochę z dupy, że tak powiem, powiedziałem. Tamte pole jest gorsze. To już lepsze. Wiecie, też tak naprawdę uprawa, odpowiednia struktura gruzełkowata, wodno-powietrzno-glebowa jest bardzo ważna w tej sytuacji. No, odpowiednie rozdrobnienie gleby. Także tutaj pod tym względem agregat, przygotowanie pola jest bardzo ważne. Ma bardzo duży wpływ. No tutaj naprawdę to jest bardzo zróżnicowane w tym wszystkim, ten rzepak. Widać rzędy, ale on jeszcze nadal schodzi tak naprawdę. Ten materiał postaram wam się rzucić gdzieś może w południe. Dzisiaj mamy piątek. Wiecie co? Ale takiego nudeta zestawić nawet z agregatem talerzowym. Także, żeby jednym pasem przyjechać, nie? Załóżmy, mamy żniwa, wykosiliśmy pszenicę, zrobiliśmy pługiem dłutowym, bo mieliśmy akurat, załóżmy, że mamy pług dłutowy, zrobiliśmy pługiem dłutowym. Po pługu dłutowym wpuściliśmy jakieś pogłębiacz, może nie, ale talerzówko ścięte, ściernisko. Ale z drugiej strony kuźwa. Jak to się rypie sieczkarnie, to nieraz może mieć słomy, że masakra, także najgorsze jest w tym wszystkim, jaka rydlica jest w tym siewniku, bo jak talerzowa w nudecie, to moim zdaniem można by było próbować ściernisko.
A wiecie, o co mi chodzi? Taki plan, żeby zestawić taki siewnik, napęd turbiny, zrobić hydrauliczny, a siewnik, żeby był zamontowany do hydropaku punktowy agregatu, tylko żeby to się zgrywało, co chodzi o szerokość. No oczywiście jeszcze nie mieć luzów na układzie kierowniczym. No przybija się nadal. Mówię to, chodzi o orkę. To nie jest do końca dobra metoda. Dużo mocno też się traci. Tak jak jest sucho, jeszcze odwrócimy, wyciągniemy całą wilgoć z gleby. A później jak jest sucho, nadal sucho. No teraz to wiadomo, deszcz to tam uratował sytuację. Tak naprawdę. Ale w Lubuskim, z tego co słyszałem, tam tego deszczu nie ma. Także orka nie jest do końca dobra. To się wyciąga tak naprawdę wilgoć z gleby, ale i chwasty w grudach tak naprawdę w tej glebie, te nasionka wszystkie, jak się rozkruszą odpowiednio, to w tych grudach są te nasionka chwastów i później to wszystko kiełkuje. Tak na przykład załóżmy jak z burakiem. Robimy orkę, wszystko fajnie, zasialiśmy, opryskaliśmy od chwastu, nie ma, nagle przyjdą zlewy, deszcze, jest chwast. A dlaczego jest chwast? Bo w grudach, jeżeli pole nie było dobrze przygotowane, no ale też wiadomo, nie można na miał pola robić, że jak popiół będzie. Bo w tych grudach są ziarnka chwastów. Wyciągamy tak naprawdę z gleby to, co kiedyś nie skiełkowało. I to też jest dużym minusem, co chodziło o uprawę orkową. Dobra. Mówię wam, komedia jest, bo schodzi on jeszcze. On jeszcze nadal schodzi. Tak fajnie, widzicie, w ogóle tak widać, nie? Nie tam, że siewnik nie siał, bo siewnik wysiewał. Moim zdaniem na razie to on jeszcze potrzebuje ciepła, że tak. Bo było trochę teraz o parę dni zimna. Jest gleba. Jest gleba wilgotna. Jest i pikuś. Jest i gleba wilgotna. Nie? Co ty kurwa tu stwierdzasz? Chujowo, żem posiął, nie? Pikuś, zaraz o te gipska. Kurwa, pikuś. Bo ci nie dam kości, kurde. Ty! Dobra, nie właśnie tu. Pikuś, ja kręcę vloga. Nie zachowuj się jak rotoman, nie gwałć mi nogi. Dobra, moi drodzy, co miałem wam pokazać, tak jak mówiłem, wczoraj może była trochę komedia z tym nagrywaniem, z tymi moimi śpiewami, no ale... Dobra. Tyle w tym materiale, macie dwutygodniowy rzepak metodą workową. Widać, zróżnicowany jest. Dobra. Trzymajcie się.